Posłuchaj fragmentów najciekawszych książek wydawnictwa Pruszyński Media. Wydawnictwo Pruszyński Media przedstawia Monika Kłos, Konfetti, Galaktyka Mony, tom pierwszy. Czyta Anna Dareszowska. Prolog. Wyobraź sobie, że jesteś czterdziestoletnią kobietą, która właśnie uciekła z Paszczy Lwa. Lew ryczał, szczerzył kły, ostrzył pazury, nie chciał się rozwieść ani wyprowadzić z domu. Jednak ty mu czmychnęłaś, a kiedy w końcu chciałaś rozwinąć skrzydła, w nowym mieście, w nowej pracy, w nowym życiu, inny drapieżnik złapał cię w swoje szpony. W porównaniu z nim lew był małym, przestraszonym kotkiem, choć przez kilka lat niszczył cię kawałek po kawałku. Ten nowy jest nie do poskromienia. Tu nie pomogą mediacje ani nawet ucieczka pod osłoną nocy, nie pomogą pieniądze, koneksje, najlepsi specjaliści. Wyrok już zapadł, nie dożyjesz najbliższych świąt. Czterdziestoletniej kobiecie opadają ciężkie powieki, nie ma siły ich podnieść, bo całą swoją energię wyczerpała na lwa i inne okropne rzeczy, które spotykają zazwyczaj dobrych ludzi. Mogłaby płakać, ale nie ma już łez, mogłaby krzyczeć, ale wszystkie emocje spożytkowała na lwa. Teraz może już tylko oddać się drapieżnikowi, zamknąć oczy i w końcu przestać czuć, odpocząć, zniknąć, nie cierpieć. I wtedy podbiega do niej jej mała córeczka, i kobieta znowu zaczyna płakać, znowu zaczyna krzyczeć, znowu próbuje ocalić siebie. I nawet kiedy słyszę najgorsze z możliwych słów, nie pomożemy pani. Nie poddaje się i składa sobie przypieczętowaną krwią przysięgę. Nigdy, ale to nigdy nie pozwoli na to, żeby jej córka wpadła do paszczelwa. Tą czterdziestoletnią kobietą jestem ja i właśnie jadę z obcym człowiekiem krętą drogą w dżungli. Podobno gdzieś tam mieszka szaman, który, jak głosi lokalna legenda, wyrywa ludzi ze szponów śmierci. Nie zostało mi już nic innego, jak tylko wiara w takie legendy, istny kosmos. Musiałam spróbować, choć cała dygoczę z przerażenia, smutku i bólu. Wydałam ostatnie pieniądze, jakie miałam, na bilet na bali. Powrotnego nie kupiłam, jednak modlę się, żeby był mi potrzebny. Nie wiem, co boli mnie bardziej: Gus na nodze, który rośnie w zastraszającym tempie, czy świadomość, że mogę tu umrzeć i już nigdy nie zobaczyć mojego dziecka? Mojej ślicznej, kochanej, dzielnej dziewczynki. Zaciskam wargi tak mocno, że czuję metaliczny smak krwi. Mona wytrzymasz dasz radę, powtarzam sobie w myślach jak mantrę. Te słowa chronią mnie przed całkowitym rozsypaniem się, jak płatki konfetti dlaczego konfetti? Bo kiedyś, dawno temu, kiedy jeszcze nie znałam Lwa, byłam szczęśliwa. Kochałam taniec, muzykę, dobre winyle. Byłam nawet całkiem dobrą DJ-ką, kobietą imprezą. Uśmiecham się na to wspomnienie, które teraz wydaje mi się tak odległe. Wyglądam przez okno samochodu. Światła Denpasaru, stolicy Bali, zostały daleko za nami. Robi się coraz ciemniej i coraz straszniej. W końcu samochód się zatrzymuje. Niewiele widzę, jest już dobrze po 22, za to bardzo intensywnie czuję zapachy kwiatów, tytoniu, drzew, zwierząt wiejskich. Te zapachy mnie uspokajają. Tak samo jak piosenka, którą nagle słyszę tu, w samym środku dżungli, Kylie, grupę Marillion, mój ulubiony kawałek z czasów licealnych. To kierowca włączył go, odjeżdżając. Dlaczego odczytałam to jako znak? Bo tylko znaków mogłam się teraz trzymać. Moją uwagę przyciąga długa kolejka do niedużego budynku. Stoją w niej prawie sami balijczycy, ubrani w piękne sarongi. Wyglądają dostojnie i malowniczo. Choć kiedy do nich podchodzę na ich twarzach widzę ten sam wyraz bólu, który wykrzywia moją. Ja też wzbudzam ich zainteresowanie. Podobno dawno nie widzieli w środku dżungli białego człowieka, a co dopiero białej samotnej przestraszonej kobiety. Zaciekawiona zaglądam do wnętrza chaty. Na środku w wiklinowym fotelu siedzi człowiek z papierosem w dłoni i w koszulce z napisem Metallica. Nie wiedzieć czemu, trochę mnie to uspokaja. Mężczyzna z kolejki, łamanym angielskim, mówi mi, że to właśnie uzdrowiciel. Dziwię się, nie takiego widoku się spodziewałam. I właśnie wtedy, kiedy tak sceptycznie na niego spoglądam, szaman odwraca się w moją stronę i daje mi znać, żebym do niego podeszła. Chwiejnym krokiem, zmęczona, przestraszona i obolała, bo guz na nodze nie dają sobie zapomnieć. Nawet przez chwilę zbliżam się do niego. Uzdrowiciel wyciąga do mnie rękę, a kiedy podaję mu swoją, czuję niewyobrażalną energię. On chyba jednak wyczuwa coś innego, bo marszczy twarz i słabym angielskim mówi Twoje życie składało się z ogromnego bólu, cierpienia i nieszczęścia. Jesteś na granicy śmierci, bo to, co przeżyłaś, przeważyło energię życiową. Widzę koniec. Nie takich słów się spodziewałam. Od razu wpadam w spazmy, histerię. Widzę oddalającą się ode mnie twarz mojej córki, ale z drugiej strony czuję ulgę, bo ktoś w końcu powiedział na głos, nazwał i uznał to, jak bardzo byłam zmęczona życiem, jak bardzo ono mnie nie rozpieszczało. Tutaj w środku dżungli, obok szamana i obcych, chorych ludzi, wreszcie czuję spokój. Czy tak czuje się człowiek tuż przed śmiercią? Szaman spogląda mi w oczy. Nie wiem, czy cię uzdrowie. Muszę zapytać moich przewodników duchowych, czy pomogą mi cię wyleczyć. To mówiąc, wskazuję ręką na głowę i serce. Musisz czekać. Odchodzę w kąt i siadam na podłodze dalej płacząc. Ludzie patrzą na mnie ze współczuciem. Ktoś od czasu do czasu łapie mnie za rękę, przytula, ale ja jestem już nieobecna. Uzdrowiciel i jego słowa przypomniały mi mojego tatę jedyną osobę poza moją córką, która naprawdę mnie kochała. To dla taty ja, dusza artystyczna, zdecydowałam się studiować ekonomię. To dla niego kułam dniami i nocami, żeby zaliczyć pierwszą sesję i zobaczyć dumę w jego oczach. Nigdy nie zapomnę swojej radości, kiedy zdałam na piątkę egzamin z makroekonomii. Od razu musiałam pochwalić się, tacie. A że było to dwadzieścia lat temu, czyli w czasach, kiedy nie każdy jeszcze miał komórkę, wybiegłam do budki telefonicznej przed uczelnią, wykręciłam numer i po kilku sygnałach usłyszałam smutny głos mojego brata, którego przecież nie powinno być wtedy w naszym domu, ani nawet w mieście. Poczułam skurcz brzucha, wiedziałam, całą sobą wiedziałam, że stało się coś złego. Brat powiedział, że tato jest w szpitalu w bardzo ciężkim stanie Jeżeli chce się z nim pożegnać, zostało mi niewiele czasu Jak strzała pobiegłam prosto na dworzec PKP Do szpitala miałam 160 kilometrów Bez kurtki, pieniędzy, cała zapłakana Jechałam z kilkoma przesiadkami, żeby pożegnać się z ojcem Zdążyłam Tata zapadł w śpiączkę z powodu nieuleczalnego raka Który ukrywał przed całą rodziną kiedy wbiegłam do jego sali, ocknął się na chwilę, jakby wyczuł, że jestem i potrzebuję usłyszeć jego głos. Spojrzał na mnie oczami pełnymi bólu, szepnął – Moniczka. Delikatnie się uśmiechnął, a potem znowu zasnął. Dwa tygodnie później tata zmarł, a ja nigdy nie pogodziłam się z jego stratą. Leżąc teraz na zimnej posadzce w chacie szamana, nawet nie zauważyłam, że minęły dwie godziny. Uzdrowiciel znowu woła mnie do siebie. Jeszcze raz każe mi podać rękę, wpatruje się w nią długo, a następnie unosi nieobecny wzrok w kierunku wszechświata. Po jakimś czasie, który dla mnie jest całą wiecznością, mówi, żebym napisała na kartce swoje imię i nazwisko. Kiedy je odczytuje, zaczyna kreślić jakieś tajemnicze wzory i liczby. W końcu zaciska mocno powieki i bierze głęboki wdech. Po chwili podaje mi liczbę i każe na zawsze ją zapamiętać. Moja liczba to dziewięć. Spróbuję ci pomóc, ale zanim zaczniemy proces uzdrawiania, muszę najpierw oczyścić twoje imię. Bez tego nic nie zrobimy. Godzinę później stoję bosa, ubrana w pożyczony sarong, z rozpuszczonymi włosami i z niedowierzaniem patrzę na to, co się dzieje. Przed każdym z nas, bo nie tylko ja biorę udział w tym rytuale, tkwi wielka kamienna misa, rozmiarem przypominająca chrzcielnicę, a w niej pływają dziesiątki, a może nawet setki świętych kwiatów. Ich zapach jest tak intensywny, że aż kręci się od niego w głowie. Czegoś tak pięknego, kolorowego i intensywnego dawno nie widziałam. Wszyscy musimy usiąść na swoich stołeczkach, wziąć kadzidło i kwiat do ręki i modlić się do dowolnego Boga. W tym czasie uzdrowiciel wydobywa z siebie przerażające odgłosy na granicy jawy i czegoś niewytłumaczalnego. Kiedy już kolana i ręce tak mi drętwieją, że jestem pewna, iż zaraz z hukiem runę na posadzkę, szaman podchodzi do mnie i zaczyna wylewać na moją głowę wodę z misy hektolitry wody. Wcześniej ostrzegł, że pod żadnym pozorem nie mogę rękoma dotknąć twarzy, bo przerwę oczyszczanie. Jestem przerażona. Nie wiem, co się dzieje, czy mogę zaufać człowiekowi, który właśnie mnie topi, bo właśnie tak się czuję. Ledwo mogę złapać oddech, ciągle się krztuszę, wymiotując wodą i wszystkim tym, co jeszcze we mnie zostało. Uzdrowiciel jednak nie zważa na mój stan. Jest w transie. Łączy się w modlitwie z wszechświatem i swoimi duchowymi przewodnikami, a ja coraz bardziej kurczę się w sobie, znikam i choć mam wybór, przecież w każdej chwili mogę wstać i odejść, siedzę ze stopami przyklejonymi do podłogi, płaczę, duszę się, wymiotuję i modlę, żebym jeszcze zobaczyła twarz swojej córki. W końcu woda się kończy. Uzdrowiciel jednak cały czas przestrzega, żebyśmy nie dotykali twarzy i czekali, aż wyschniemy. Z mokrymi włosami przyklejonymi do buzi, mokra, drżąca z zimna i wyczerpania, czekam na cud. Zamiast niego pojawia się żona szamana z ryżem, który mam zjeść z jej zaciśniętej dłoni, i wodą kokosową, którą mam popić trzy razy. Potem wiążą mi na nadgarstku cienki, biało-czarno-czerwony sznureczek i obiecują, że od teraz będzie lepiej. Nie jest. Mój przypadek jest naprawdę ciężki. Mięsak, tkanek miękkich. Szanse na przeżycie powyżej pięciu lat ma ledwie garstka chorych, a leczenie często wiąże się z radykalnym okaleczeniem ciała. Mnie onkolodzy odebrali nadzieję. To, że rak od pokoleń siał w mojej rodzinie spustoszenie, też nie jest bez wpływu. Pozostała mi walka z czasem. Walczę o każdy kolejny dzień z moją córką i dla niej jestem w stanie poddać się największym torturom. A wśród nich intensywnemu detoksowi na bazie białej kurkumy zmieszanej z innymi miejscowymi ziołami i specyfikami. Wyobraź sobie czterdziestoletnią kobietę, która wije się w torsjach w bambusowej chacie w środku dżungli, pilnowana jedynie przez cuchnącego psa szamana. Biała kurkuma jest tak silna, że wydalasz z siebie wszystko każdą komórką swojego ciała. Śluzówką oczami, skórą. Boli cię całe ciało, od włosów przez wnętrzności, na palcach u stóp kończąc. Masz drgawki, zimne poty, wysoką gorączkę, mglejesz, dławisz się, odwadniasz. W końcu przychodzą halucynacje. Nie wiesz, czy jeszcze jesteś na jawie, czy już po drugiej stronie. Nie masz pewności, czy wciąż żyjesz, czy właśnie przywitałaś się ze śmiercią. Przez głowę czterdziestoletniej kobiety przelatuje całe jej życie, czuje, że to pożegnanie, że nie wyjdzie już z tej chaty na własnych nogach, zostanie tu na zawsze, w odległej dżungli. W ostatniej drodze nie będzie jej towarzyszył nikt bliski, nie zobaczy i nie dotknie już niczego, co łączy ją z dotychczasowym życiem. Jest za daleko, tysiące kilometrów od domu, w obcym miejscu, w otoczeniu nieznanych sobie ludzi, nie mówiących w jej języku. Czuje paniczny lęk o córkę, boi się, że jednak trafi ona w szpony lwa. Czterdziestoletnia kobieta czuje, że umiera.